house burned to the ground, along with almost every penny I had. There was even some trouble with the cops, but Eddie took care of that. And since I didn't have any insurance, I had to live in this shithole of an apartment till I could get back on my feet. At least I managed to save Leo. He disappeared without a trace. I doubt Frank Vinci even knew where he went. And even though Henry failed to deliver on the contract, Eddie still brought him in when he heard Leo had skipped town. Me and Joe had a new partner. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Sato HD i spotykamy się w kolejnym odcinku z Mafii 2. Także kontynuujemy naszą piękną historię. No i telefon dzwoni. Odbierz, odbierz. Hey Vito, it's Henry. Hey. Listen, I'm setting up something big, I want you to come in on it. If you're interested in hearing more, come meet me at Lincoln Park and bring a piece. Okay. Okay. See you there. Dobra, no to jedziemy, będzie gruba sprawa. Z tego, co mogę się domyśleć oczywiście. Jest jakiś fajny stoi ten samochód, którym tu przyjechałem. Ale ma spadki FPS, a to jest spowodowane tym, że dzisiaj cały komputer całą noc chodził i nie miał na nich chwili odpoczynku. No ale miejmy nadzieję, że da radę jakoś to nagrać pięknie. Pięknie. No i jedziemy na spotkanie. Tak szczerze nie wiem, co nas ma tutaj czekać. Czego będzie dotyczyć zadanie, nie mam pojęcia. Wiem, źle jadę, ale dobra. Inaczej pod prąd. Nie, dobrze, kurde. Bardzo dobrze jechałem. Myślałem, że tam... Znaczy dziwna skrzyżówka była, sami widzieliście. Wow. Rzuca jak szatanem miota. Ale damy radę skręcić i dojechać do naszego przyjaciela. Zobaczymy, co dalej będzie się z tym wszystkim tam działo. Znaczy żaruwa. Gdzie musi się też przebrać, kupić jakieś ubranie świeże, bo tamto wszystko nam się spaliło w naszym poprzednim domu. No ale cóż można zrobić na takie coś, nic nie zrobimy. Usa. A, patrzcie, bym przejechał. No. Pięknie. Tak, pamiętam, tu będzie niezła jatka. My mistake, sir. No. Hey, here he comes. Hey! What's up? Hey, Vito. Take a seat. All right, listen. I've been doing some research into Carlo's business. Mm-hmm. So, the only reason he had Clemente killed was because he was selling dope, too. And he was stealing his customers. Now he just needs to get rid of one last obstacle. The one guy who could fuck things up and ruin his plan to become the main supplier for the whole city. Franca Vinci. Frank Vinci. Vinci, tak. Where'd you get okay. us? I talked to a few people I trust. Okay, so what does this have to do with us? Of course, if he can do it, why can't we? A kilo of heroin costs 2,500 bucks over in France. Then it's another 1,000 bucks to get it here. And? And we pick up 11 grand for just driving the stuff to the dealers. That's 7,500 bucks profit a kilo. What about Falcone? Carlo won't find out. And even if he does, he'll just threaten us and demand a cut. All right, but if Carlo's the only big supplier in the city, where are you going to buy the stuff from? No. I'm way ahead of you. What do you two know about the Tongs? The Chinks? Some kind of organization for Chinese immigrants, right? Będzie jazda z Chinolami. Right, but it's also a front for their other operations. Oczywiście, przepraszam, the Chinese wszystkie osoby, które są pochodzenia chińskiego. But some of them are interested in doing business with outsiders. To za bardzo skrywam się grę. And the middlemen, since most people are afraid to deal with them. And we're the middlemen. Yep. They'll give us 10 kilos to start. For how okay. much? Whoa. 35 grand. And we can sell it for 110. Whoa, what? Nice. Yeah. Okay. Well, where the hell are we gonna get our hands on 35 grand? I know a loan shark. The Yid over on Palisade. I think a loan is 35. We give him 45 back. Now that means our take is over 20 grand a piece. Not bad for just moving the shit from one place to another. But, you know, who's gonna end up using this crap? What do you care? As long as it isn't in our neighborhood. Because Vinci was right. Drugs are bad news. They kill people. Look, only idiots do drugs. Deadbeats and losers. If they want to kill themselves so badly, I'd gladly help them out. Especially for 20 grand. I got buyers in the ghetto. They'll take care of the distribution. So we don't need to worry about that. Are you guys in or not? I'm in. Come on, don't be stupid, Vito. 20 fucking grand in one afternoon. Kid. When? Right now. If we don't take the offer, the towns will just find somebody else. Come on, Vito, it'll be a piece of cake.
Let's go see Bruno. Okay, idziemy. Vito, how about you want us all down there? He's on Palisade Street. No, okay, dobra. No to lecimy, jedziemy do tego punktu. Dobra, tu jest ta ulica, gdzie zaparkowałem samochód. Jezu, podoba mi się ten bieg tutaj, tak fajnie się ekran trzęsie. Naprawdę, podoba mi się to. Wsiadaj, Vito. No wsiadajcie, nie bądźcie. Piękny nawrót. No i trochę się dziewczyny przestraszyły. Ale cóż. His name's Bruno. Wow, różowy. Różowy, piękny. Nawet taki samochód mógł być różowy. Nie przeszkadzało mi to. W tych samochodach tkwi magia i tutaj nawet kolor do koloru nigdy bym się nie doczepił. Chociaż, oj, ups, moje życie. Nie, co chciałem powiedzieć. A właśnie, 15 września będzie premiera GTA 5. Wii. I co, kupujecie? Takie pytanie do was. Ja osobiście kupuję. Lecz niestety, jak dobrze wiadomo, GTA wychodzi na razie tylko na konsolę. Nie będzie go na PC-ta. Zresztą nawet się cieszę, wiecie, bo kurczę, bałbym się to, czy nawet nie bałbym się, bo jestem pewien tego, że nie wyciągnąłby mi GTA 5 mój komputer. Ja sobie kupię, lecz niestety nie będzie żadnych materiałów z GTA 5, ponieważ no nie mam nagrywarki do Xboxa. Taka nagrywarka kosztuje prawdopodobnie, teraz strzelam, bo nie sprawdzałem nigdy cen, około 500 do 1000 zł. No nie stać mi w tej chwili na zakup czegoś takiego pięknego. Ale może kiedyś, jak uzbieram trochę siana, to kupię i wam pokażę to wszystko. Mianowicie pokażę wam GTA 5, pokażę wam Bulletstorma mojego kochanego, Gears of War'a i kupę innych gier, łącznie z Forcą Motorsport. Motorsport? Motorsport, dobrze. Okej, okay, dobra, fabuła się rozkręca. Teraz zajmiemy się fabułą. O jeju. No, okej. Oj, te mordki mi się tutaj jakoś tak przypominają. I need 35 grand in $20 bills. Oh, that's a lot of money. A lot of money. Tell me, why should I give that much to a small-time guy like you, huh? Bo oddam ci 45. I got a sure thing. You'll have 45 by the end of the week. What kind of sure thing? Sorry, Bruno. That's a trade secret. Then 45 is not enough. I'd be more comfortable with 65. It's a bit steep, even for you. 50 is all I can do. Henry, I have no guarantee I'll get my money back. And you have nowhere else to go. So, how about 60? Don't think of it as nieźle. It's more like my cut of the profits. 55, final offer. Anything more than that, it's not worth my time. Deal. I'll give you $35,000 today, and you'll give me $55,000 by Friday. If you don't pay it back by then, stary. $10,000. Co ty, 10,000? You'll get it by Friday. Nie, fajnie. Okay. Isaac, prepare $35,000 in $20 bills. Now, you know I trust you, Henry, but if you screw me, remember these wise words from the Bible. And my wrath shall wax hot, and I will kill you with the sword, and your wives shall be widows, and your children fatherless. Exodus, chapter 22, verse 24. Trzeba będzie sprawdzić. I'm impressed. You don't seem like the church-going type. But just remember, the money isn't mine. So even if you get rid of me, that doesn't get rid of your debt. So no funny business, okay, boys? Sure. Thank you, Isaac. You want to count it, Henry? Chciałbyś przeliczyć? I'll take your word for it, and I'll bring it back on Friday along with your... Spoko. I hope so. Good luck, boys. Aż się boję. Dobra, jedziemy do Chińczyków teraz, po dragi. Czego naprawdę nie lubię. Oczywiście dragów, nie Chińczyków. Dobra.
lecimy po samochód. Jeb śmietnik, jeb śmietnik, jeb. Tak. Jestem sato, który niszczy śmietniki, znaczy przewraca śmietniki. Dobra, wsiadę do tego samochodu, do tego gruchota i jedziemy. To jest to. Nice job. Of course. I told you give us the dough, didn't I? How come you know the Bible so good, Henry? You read it or something? Bruno always uses the Kurde, czytam teraz, nie widzę, gdzie jadę. You go to church? Yeah, and I can understand why you don't. They use big words, there's no hookers in the fool's lives. Yeah, that pretty much sums it up. Oj, a to jest tir z naczepą? Ja nawet nie jest. Myślałem już, bo mówię, kurczę, pierwszy raz widzę tira z naczepą w mafii. W 1941. You know, I heard about a long shot named Bruno once. Must be the same guy. Yeah, what'd you hear? Well, you know Mickey the Crab, right? What, the guy who cleans the bathrooms at Carlos Joe? Yeah, the guy who's only got a finger and a thumb on his left hand. Guess how Dobra, that skręcamy pięknie. A lot of money to some yid from to jest ta krzyżówka durna. Get my drift? Oh, right, I get the picture. What the fuck? Don't worry, no. Crab's a moron. Not like that's gonna happen to us. Czytam i się doczytać nie mogę, ponieważ sprawdzam, gdzie jadę. To jest właśnie niedobre w tych grach, że dali napisy podczas jazdy. Bo cholera, no nie jest w stanie się skupić dobrze na jeździe i na czytaniu napisów, jeszcze sprawdzenie mapki, czy dobrze jedziemy. A więc robimy trzy rzeczy na raz. Pomijając oczywiście mruganie, pomijając oddychanie, przełykanie ślinie itp. itd. Bo to są rzeczy, których się wyuczyliśmy i do tego nam nic nie jest potrzebne. Żadnego udziału mózgu nie jest potrzebny w tym. Żaden udział, kurde. Dobra, teraz to sobie skręcimy. No i jedziemy. Teraz tu. Ale mroczne. Tak, to będzie jazda. A, samochód sam jedzie i sam parkuje. Fajnie, nie? Coś oczywiście. No, dobra. Idź. Hej. Dzień dobry. Masz do mnie jakieś sprawy? Follow. Mr. Wong is expecting you. Mr. Wong czeka za wami. Fajnie manewruje. Vito. Tak, mam radość z tego, jak chodzi Vito, no super. Tu będzie się działo, z tego co... Będzie grubo tutaj, ale... No, idź. Pięknie. A przepraszam, przypomniało mi się, premiera GTA, to jeżeli powiedziałem 15, to was przepraszam, bo to jest 17 września. No teraz znowu namieszał. Mr. Wong. Welcome, Henry. Hello, Mr. Wong. Let us get straight to business. Is your suitcase heavy enough? See for yourself. Yo, Doc, this is 20,000 US$. All right, take it away and bring the goods. You're a good man, Henry. Here is your merchandise. Each bag contains 1 kilo. Each kilo weighs a little more than 2 pounds. Which one do you want to test? O Jezu. No bo wskazówka się ruszała, zajebiście. W tej wadze. Nie była popsuta. No dajecie. Okay, we're good. I'm glad. Next time, we can give you twice the amount. It was a pleasure doing business with you, Mr. Wong. The pleasure was all mine. W
Chinach się kłaniamy, proszę pana. W Japonii tak samo. Knock it off. See how easy that was. Get back in the car. Dobra. Idziemy do samochodu. Ale obawiam się, że coś tutaj będzie. Sounds good to me. Where we headed? Hunters. I got it all lined up. Aż strach się bać, że coś kurna stanie. Bo to pamiętam. Nie, właśnie, nie może być taki proste. Hello, gentlemen. Fucking setup. I think you have something for us. Drop the suitcases. Hmm. My shoes. Wait a minute. These guys ain't cops. Kill the bastard. Shoot. Właśnie. To nie są glidy. Fuck. What are you scared, asshole? Gdzie mam iść? What the hell? Wiedziałem, że to będzie rozruba. Tylko nie pamiętam, jak się przyklejało na CTRL, dobra. Ja będę was ochraniał. Moi mili parafianie. Fuck, przez ten tym nic nie widzę. Okidoki. Stay away from these windows, fellas. Damn it, Vito! Get down here. To lecimy. Vito, kick the door in. Kopniakiem. Jebs, dzidy. Pięknie. Właśnie, i stoi tutaj. To są Chinole, czy kto to jest? Bo nie wiem. Kurde, nie wiem. Nie wiem, kto nas zaatakował. What the fuck? Fuck. Nie tak. Nie? Fuck! Co to miało być? Ale mu się usta otworzyły. Dobra, teraz pominiemy te wszystkie wstawki filmowe, bo nie ma sensu. Sorry, dawno nie grałem w Mafię, bodajże tydzień temu. No i tutaj, wiecie, pozapominało się. Nie mogę używać tu broni. Ciekawe dlaczego. Dobra. Nie, kontynuuj. Nie, pomiń. Do widzenia i lecimy dalej. Jebie, wścidy. Biegniemy. What the fuck? Pięknie wystrzeliło. Nie zbliżam się do okien przecież. Wyprzedzam mi wszystkich fabułą, jak idzie. Ej, dostałem nie wiem od kogo. Fajnie, nie? I właśnie w filmiku dostałem, kiedy nie powinienem dostawać. Pięknie, jeden zdjęty. Nie, teraz trzeba się schować. Szybko. Pięknie, headshot. Next, tam jest koleś. Pięknie. Cover me, ochraniaj mnie, osłaniaj, whatever. Fuck, cofnij się gdzieś, bo ja nie mam gdzie się schować. Ej, przez ciebie, facet, ja nie mam się gdzie schować. A, tak nie da rady. Któż to do nas strzela, bo ja tu nikogo nie widzę. Pięknie dostał. Leć. Biegnij! Pięknie. Jak za starych, dobrych lat. Tylko po tej stronie się schowaj, Vito. A te wszyscy... Tam jest koleś. Fuck. Dalej, życie odnawia się. Ha. Byłem szybszy. Hey, asshole! Over here! To jest piękna broń. Ja wolę tą broń, szczerze. Who next? Where next? Czekajcie, coś mi się przypomniało. Nie, tu nie ma nic. Myślałem, że tutaj będzie jakiś... Jakaś rzecz. Oj, przyjechali. Skąd ja się wziąłem po tej stronie? Przeładuj.
Tak, o to mi chodziło, że tu zrobić wielkie W. Pięknie. Gdzie oni są? Tak, dostałem, wiem. Fuck. Daj, no dalej, przeładuj. Fuck, jak go tam mam rozwalić? Ta ciężarówka powinna wybuchnąć. Ale nie wybucha, fuck. I cold. Może jeszcze będzie wielki jebut? Strzelasz jak moja siostra, fajnie. Pięknie. No przecież dostał dwa razy w nogi. Co za cienia z niemu trafić we mnie. Dobra, nie wejdą tutaj do tego samochodu? Wsiądź. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadajcie. Pojedziemy ich samochodem. No wsiadaj, koleś. Oj, bagażnik otwarty, pięknie. Dobra, i spierniczamy stąd. Udało się. Udało się uciec im. Gonią nas, fucking shit. What the hell, z czego oni do nas strzelają? No i... jakim prawem? No dziękuję. Cholera, dziękuję. Na drzewo prosto. Nie, tak się bawić nie będziemy. Dobra, dobrze, że od tego momentu za daleko nie pojechaliśmy. I na ręcznym. Pięknie. Fuck. Dajecie radę, dajecie radę, dajecie radę, dajecie radę. Pięknie obróciło nami. O to właśnie chodzi. No kurde, co za debile. Widzą, że strzelanina, strzelają do siebie. Do kogo oni tam strzelają? Fuck. No, coś się udało, jesteśmy daleko. Fuh! Co to koni strzelają? Co za debile! Niestety, proszę pana. Widzieliście przez chwilę znacznik na map minimapce? Było pełno czerwonych kropek. Nie wiem, co to oznaczało. No jedź, 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 jedź. Widzicie, znowu jest pełno czerwonych kropek, ja nie wiem, o co koma. Tak! Co to potrafi? Jedź, 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 jedź. Dajesz czadu, jedź. Pięknie. Ładnie. Jeszcze się ogląda, tak, jadą za nami cały czas. O, chyba nas zgubili. Znaczy my ich zgubiliśmy. What the fuck was that, Henry? No idea. Somebody else must have known about the deal. Those definitely weren't real cops. Maybe it was the chinks trying to fuck us. I doubt it. Look, I'll figure it out. But first we gotta unload this stuff. Vito, take us to the old warehouse and jedziemy 80 na zawsze, jak to czuć tutaj w tej grze. Ale tym ludzie się kopci. So who we selling the stuff to? A bunch of different guys. Oh, whoa, whoa. What do you mean a bunch of different guys? A bunch of different guys. What did all that shooting back there make you deaf? I thought you said we were just moving this garbage from one place to another. Yeah, well, you make a lot more money if you sell it in smaller amounts. Would have been really nice to know before I agreed to go in on this. If I did, from the way you were talking back in the park, you probably wouldn't have. Yeah, exactly. Hey,
The best you can hope for right now is to spend the next 30 years of your life before you either get bumped off or end up back in the can. The only time you're ever going to see cash like this is if you stay in that car. Besides, here we are. Let me do dobra, talking. Udało się. He's a tough guy, so no wise ass comments. All right, Joe. Udało się. Hey guys, how you doing? Hey man, come on in. Shit! It smoked. Fuck. No nieźle, nieźle, naprawdę. Interesy skończyły się? Did it. We hit the jackpot. Hey, 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 take it easy. We're not done yet. Lighten up, will you, Henry? What's the matter? All of a sudden, money don't make you happy. After we pay back Uno and you get your cut, then you can be happy. All right. No właśnie. I muzyczka. Okej. Jak to pięknie wygląda wszystko. No, czasami interesy nie idą po naszej myśli. No, policjanci. Już tak zmęczeni są, że szok. Ojej, ojej, ojej. Tak, Trójca Świętych. No i rozdział 13 nam się odpala. A, spróbujemy zagrać niego jeszcze, ponieważ mamy dopiero pół godziny. Wejście smoka, wyjście, kurde, co czytać nie umiem. You ain't even gonna give me a tip? You want a tip? I'll give you a tip. Don't let the door hit you in the ass on the way out. Always the gentleman, huh, Joey? Just get the fuck out of here already. Hey, Gina, wanna come join me? Hey, I hope there's room for three in there. Okej, dobra. Mamy 5 stówek. Ja tam chcę wejść, ja tam chcę wejść. Nie da rady? Nie da. A jednak. Dzień dobry. Co tak popatrzę, pobiegam. Niech tutaj się w tym, niech tu w tej łazience się ładnie przewietrzy, wiesz? Tak, niech się wietrzy. Gdzie on ma tu ten telefon? Tu jest, dobra. Odbierzemy go. Barbaro's bordello. You got the money, we got the honeys. Vito, it's Henry. We got a problem. What Oops. Kind of problem? Eddie paid me a visit. Carlo knows about the deal, and he sent Eddie to pick up his cut. How much? 60 grand. Fuck, that much? 60 kawałków? We don't even have enough left for Bruno. Meet me in the park. I don't want to talk about this over the phone. Okay. Dobra, I'll to już też pamiętam. Nie będzie zbyt fajnie. We gotta go. What? Po co? Now, Joe. I'll tell you on the way. Niestety nie mamy nic innego. Musimy wziąć ubranie. No i idziemy. Dzień dobry, proszę panią. Dobra, biegnij. To jest ważna rzecz. Carlo found out about the deal. Ah, shit. Does he know he was involved? I don't think so. Let's talk about it in the car. Czekaj, czekaj, czekaj. My wcząsamy na serwis. Nie no, kurczę, za nisko. Coś źle zrobiłeś, to było tu chyba. Tak, ja ciągle się mylę, wiecie, z tym. Tu jest exit, jak to woli. Weźmiemy samochodzik sobie. I jadymy. No, czemu nie mam moich samochodów? Fuck. Dobra, weźmy tego grata. Pięknie się obraca przynajmniej w drifcie. Hamulec i jazda.
Boję się, co mogę zastać tam w parku, bo jakoś tak mi się przypomina ta misja i to nie było zbyt ciekawe. Lincoln Park. We meeting Henry there? Yeah. All right, so what did Henry say on the phone? He okay? Sounded okay. But Carlo took his car to the take. Fuck. Just like Henry said he'd do if he found out. Yeah, but now the problem is, we don't even got enough to pay Bruno. Ah, shit. What the hell are we gonna do? I don't know. Figure it out when we get to the park. Yeah. Henry will know what to do. Zobaczymy, co Henry nam powie, o ile coś powie. I weźcie to dosłownie, że o ile coś powie. Ponieważ może być niewesoło z Henry. No dalej, jedzie. Czemu ten samochód jest taki wolny? Czemu nie uciekał? Henry's different these days. Guy's got a real... What the fuck's going on? No, się kurwa dzieje. Shit, that's Henry! What the fuck are they hitting him with? God, get on me! Chinole go zadźgały chyba. Tak, chinole to zrobiły. Back me up! Leżysz. What the fuck, leż, Pito. Dostał? Nie dostał. Dzień dobry, proszę pana, a pan do kogo przyszedł? Dokładnie. Fuck! Who the fuck does something like this, Vito? Them people are fucking sick. Shit! Who the fuck does this? Who do you think? God damn it, Henry! Look at this, Vito. You fucking believe this? The money's gone too. Umiera, Henry. Niestety. Nie byliśmy w stanie mu pomóc. Joe, come on. We gotta get out of here. The cops will take care of Henry. Hey, that's the old guy who sold us the dope, Wong. Dokładnie. I teraz się zacznie rozruba i jedziemy. To kill a guy. Goddamn bullet would have been enough. These bastards are sick in the head, Vito. Jedź za tym samochodem. Dobra. Będzie się teraz działo, wierzcie mi. I ja to pamiętam, a nie tamtą rozrubę z tymi policjantami. Właśnie musimy jechać wolno, bo gdzieś się licznik, który odliczał. Inaczej wolno, my nie możemy się do nich zbliżyć za bardzo, śledzenie po prostu. Będzie się działo. Ale się zemścimy. Ale będzie się działo. Tylko nie lubię coś takiej jazdy. Naprawdę nie lubię takiej jazdy, ale no cóż, musimy. Może być nawet dłuższy niż godzina odcinek dzisiaj. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się rozdział skończy. Tak patrzę cały czas na zegareczek. No i tak już. Tak 38-40 minut będzie, prawda? Nie zauważyliby samochodu, który perfidnie jeździ, zanim jeszcze dzikuje. Nie, wcale. Nawet by się nie skupili na rejestracji z autohadem, prawda? Piękny samochodnik, taki sobie ukradł. Później oczywiście się w grze. Widziałeś? Jaki dobry jestem? Też ładny samochód, prawda? Sróże był cały zniszczony wtedy, jak go brałem, ale teraz jest jak nówka. Nie wiem, jakiś błąd gry, Bóg, nie wiem. Ale coś się stało. No jedźcie. No fucking jedź, kurde, ja muszę tu wjechać, bo mi ucieknie. Dobra, jesteśmy na miejscu.
Strach się bać, co teraz będzie. Ale wierzcie mi, nie będzie za fajnie, nie będzie miło dla Chińczyków. Let's get in there and take him out before he disappears with the money. Hold on, we need some serious firepower first. We can either go to Harry's or we can kill these fucks right now. Just say the word. Jedziemy zabić kogoś. Lecimy. A ma jakąś giwerę fajną? Ups. No nie będzie zbyt fajnie, poziom trudności dla mnie wzrósł w tym momencie. Ale dobra, postaramy się, damy radę, tak. Kurde, kapiusz. A nie, łyk jeszcze jest. Sorry gentlemen, this place for member only. Is your fucking membership. Damn, Joe, can't you listen to me for once? No, I can't. You seen what they done to Henry? Tak, i tak jak Hitman wejdzie i koniec. Moje akwarium. Dzień dobry, panie Chińczyku. Proszę, oto kulka dla pana. I ta ryba tu skacze. Ale dobre, ryba skacze, nie zauważyłem jej wcześniej jak przychodzi. Pum. Pięknie, headshot. No, rybko nie skacz. Ja pierniczę, ryba mnie wkurza. Jest bardzo wnerwiająca. No, no wystawówkę. Ej no! Wow, headshot poszedł chyba. To ja nie wiem, ja się nie znam. Ja jestem zwykły człowiek ze wsi. Dobra, pominijmy wstawkę. Ale musiał headshot kupić, bo nie, on nie widzę. Tam tego kolesia trzeba rozwalić. Fuck, strzelają. Nie strzela się do mnie. No znowu! Kurde. Nie, ja za bardzo jestem chojrak. Za bardzo chojracze. Ale dobra. Pomiń. I jedziemy jeszcze raz. Po raz trzeci. Aj. Szkoda, że mokre się nie zrobię. Dobra, niech każdy na swoje miejsce pójdzie, bo... Dobra. Jeden kumpier. Dobra, życie. No jak? Gdzie? Nie zostawię. Oj, to góry są. Pięknie. Nie tak. Nachyl się. Nie trafiłem, fuck. No wystaw się. Pięknie. Wiedziałem, do tego podszedłem. Who next? Window? A tu jest koleś, a window mi mówi. O, oknie. Pięknie, dobra. Bingo! Czekamy aż trochę życie ustanie. Przecież sam chciałeś kogoś mieć dla siebie. A teraz im pierwszy, żebym pośpieszył się. Pięknie. Podnieś magnum, podnieś ten magnum. Dobra, lecimy dalej. Come on, Vito, let's move up! Where the fuck are they all coming from? Oh, the China rats. Tam jeszcze jeden jest. Dobra. Dziękujemy panu. Alright, you go first, Vito. Idź pierwszy, no jasne. Thanks. Dzień dobry panu. Dziękuję, uratowałeś mi życie. Joe. No nie wierzę, nie trafiłem. No, wystawę grę. Dziękuję. Who next? Tam. Proszę pana. Tutaj się strzela. Every last one of them. Where the hell is that prick? Szczur. Ja pierdolę, co ja chciałem powiedzieć, szczur. Dobra. Ja sobie to wezmę. Podnieś. Ja sobie teraz wezmę mojego kolcika, a czy mój pistolet. No. What the fuck. Yeah. Fucking shit. Fuck.
plenty of bullets left. Fuck. Ja tutaj nic nie widzę. Tam. No nie, skończyła się amunicja. Co dwie spluwy to nie jedna. I otwórz drzwi. Zejdź mi z ognia, z linii ognia. No, co za debil. Dobra. Podnieś strzelba, nie chcę. Podnieś strzelba, ja chcę strzelbę. Oj, teraz się zabawimy. Ale cisza, nikogo nie ma. Same trupy wszędzie. A, co tu się dzieje? Nawalony Messerschmitt szedł. What the fuck? Użyj windy. Dobra, jedziemy. Zapis jest, fajnie. Since when are you concerned about kiedy martwi się o just take them out nice and quiet. Jak po cichu? Chyba cię pogięło, ja tutaj wiesz. Nie widzę, wiecie? Zajebiście. Dobranoc panu. Ten pan już poszedł spać. Fuck. Którędy? Ja pierdzielę, którędy ja mam iść? Dzień dobry. No. Dziękujemy panu. No, fuck. Co się stało, że mnie zabili, to ja nie wiem. Zaś się wkurzę, zapalę sobie papierosa, to jestem zły. Dobra, mogę to, nie mogę tego przerwać. Fuck. Dzień dobry, ja się przejdę tędy. Tędy pójdziemy sobie. Tak, zrobimy to na szybcika. Dzień dobry. Tak, miałem farta, że akurat tam szedł. Dobra, wiem, to skrzaniłem jak szło. Po prostu pomyliłem się co do tego. Inaczej to zrobię. Wiem o tym, to drugie podejście było zupełnie debilne. Jak po cichu chcesz go załatwić? No, pogięło cię. Ja bym tu wszystkich rozstrzelał jak kaczki. Ale ty się boisz, albo poziom AI jest bardzo trudny. No, idź. No, nie mogę przejść. Zakryty. Tam ktoś miał iść, nie? Facet już chyba poszedł. A to był inny zupełnie koleś. Dobra, a tu co jest? Ale dobra. Ale dobra. Fuck. Kurczę, gdyby był safe, to bym tutaj świnął granata i sro. Mam radę, zacz już. Już ich za dużo tu nie ma. Fuck. Ale mają ostrą amunicję. Rzucam świgą granatami jak na święta. Dobra, ja tylko wezmę sobie te koktajle jeszcze. Weź. Dziękuję. To było dosyć ciekawe rozwiązanie z mojej strony. No ale cóż. Nie lubię cichych zabójstw.
Oby to był safe, no. Co jest? A nie. No nie, no windę trzeba użyć, nie? Halo? Nie mogę użyć windy, fajnie, nie? Kurde! Kurde jestem. Gdzie on jest? Jeszcze żyje? Dobra, okej. Okay. No, czyli tak i tak trzeba było ich zabić, no. Gdzie jesteś, wiesz? That's why we ain't leaving no witnesses. There's probably more of them down here. Get ready. Okay. You're dead, you slimy fuck! What is it that you want? What the fuck do you think we want? We want to know why you had our friend killed. We also want the money you took from him. I had no choice. Your friend was a government informer. What the fuck are you talking about? A contact inside the Federal Bureau of Narcotics told me that Henry Tomasino passed them information about our deal. That's a fucking lie! Whoa, whoa, whoa. You saying Henry was a rat? Yes. But not anymore. That's bullshit. Makes no sense. And I suppose you had nothing to do with the little stick-up after we closed the deal with you either, right? You think we would take such a stupid risk and destroy our own factory? That was just another reason to get rid of you. We had problems with you from the very beginning. Yeah. Well, all your problems are just about over, pal. So where's our money? It's not here anymore. What? Where the hell is it then? I cannot tell you. If you don't tell us, I'm gonna splatter your yellow brains all over this fucking room. If I told you, I'd be dead anyway. Fine, your choice. Tak. Are you crazy? What you want to do, let him go or something? We could have gotten more out of him. Fuck that, he wouldn't have said nothing. These bastards are tough. Let's just get the hell out of here before the cops come. Okej. Okay. Ui. I my idziemy znowu. Nie podoba mi się to, że będę musiał wracać przez wszystko. Uciekli z Chinatown. Okej, okay, my friend. Uciekli z Chinatown. Szybko. This place won't be opening up for a while. If we had the time, I'd burn it to the damn ground. Ale powiem wam, że całkiem ciekawie to wygląda. A tędy jest wyjście, o, czyli skróty były jakieś, o których my nie wiedzieliśmy. Zaczynając tą misję oczywiście. What the fuck? Ah, fuck this! Come on, Vito, let's get out of here. There's too many of them. Find us a car, quick! Szybko. Do samochodu. Nie da rady, nie da tak rady. Jeszcze raz będzie powtórka. Wiedziałem, że mnie dostała jeszcze też ona. Ale hamstwo. Dobra, nie, inaczej to zrobimy, wiecie? Trzeba pomyśleć teraz. No okej. Okay. Tam jest tyle glin, to jest jedyny radiowy, zbiegniemy w tą stronę. Zobaczymy, co się stanie. Fuck. Strzelają. Get out of there. Wsiadaj do samochodu, Joe, biegnij. No Joe, wsiadaj. Ty też wsiadaj. Dziękuję za nawrót. Take me to my place, Vito. Lubię was, mam, jadę do siebie do domu. Moje życie. Moje życie. Miejmy nadzieję, że uda nam się im chociaż trochę uciec. Wtedy byśmy zmienili samochód i tej gonitwy by takiej nie było. No właśnie. Siadaj. Kur, rozbij szybę. Fuck! Again! Chyba sobie jaja robię. No zajebiście. Zanim ten ruszy, ten samochód tego zabiją. Wiedziałem. Co ja mówiłem? No kurde, żal, dobra. Zrobimy tak samo jak wtedy, ale tym razem po prostu jedziemy do domu i tam się nie opierdzielamy ze zmianą samochodu czy coś. No dalej.
Prawdopodobnie jak to skończymy, to będzie... No, strzelam do niewinnych ludzi, do cywili strzelam, co za debile. Ale ich tu jest więcej. Wsiadaj do samochodu. Wsiadaj do samochodu. Mówię ci, wsiadaj do samochodu. Okej, dziękuję. Jedziemy. Nie spodobało mi się to, jak ten policjant na mnie spojrzał. Prawdopodobnie chciał mnie znowu strzelać. Alright, we lost him. Take me to my place, Vito. Dobra, do domu, I need a fucking drink. Muszę się napić. Okej. Was fucked up, huh? Yeah. I don't want to talk about it. Just get me back to my place, would you? Alright. Dobra, pojedziemy tędy, bo coś to ten... Usa. Aby nie gonili. Fuck, ile tych policji tu jeździ. Kurde, znowu gonią. Co debile. No debile. Debile posrane. Tu mnie teraz tak gonić, tak? Miejmy nadzieję, że zgubię ich jeszcze. Fuck, nie zgubię ich. Co za shit. Shit happens. Po prostu nawrócimy tutaj zaraz. Ja, dojechaliśmy. This deal was a total fucking disaster. Tell me about. Henry's dead. We don't have Bruno's money. We killed half the Tongs. And if they think Carlo sent us. Co znaczy wojna? We're fucked. Yeah. And if Carlo finds out we got him into this mess. What if Henry really was a rat? No fucking way. Don't even say that. Look, first let's get the money for Bruno. That'll fix at least one problem. But I'm done for today. I need a drink. Okay, dobra. Call you in the morning. We'll figure this shit out. Tak. Right. Okay, I'll see you later. And Vito, be careful. No właśnie, teraz trzeba będzie uważać na siebie. Totalnie uważać. I zapisywanie, czy akt? Tak jest. No to słuchajcie, ja się w tym momencie z wami będę żegnał. Jeżeli oczywiście się odcinek spodobał, łapka, komentarz, mile widziana. Ja jestem Sato HD i żegnam się z wami, oczywiście zapraszając do kolejnych odcinków. Siema na rapa, cześć.